Przechodząc do bardziej na czasie tematów, Hotel Mafia 3. Jestem w szoku, że w ogóle doszło do Hotel Mafia 3 po tym, co się działo z SB ostatnimi czasy. Ale cieszę się, że ogólnie doszło to do skutku, bo ja nie lubię chłopaków z SB. No nie wiem, jakie macie opinie o Solarze i o Białasie. Ja szanuję to, co zrobili dla polskiego hip-hopu, mimo wszystko. Chociaż opinie mogą być mieszane. I kurwa, Tom w ogóle wrócił do robienia czegoś z SB. Dla mnie to jest pojebane. Ubiory śpią pod poduszką, bo my chcemy żyć. To jest fajne, no tak. Trapu, przeżyjmy go jeszcze raz. Skoda zbuduje nam... I Solar wraca do muzyki, to też mi się podoba. Cieszy mnie, jak widzę, jak Solarowi się powodzi, bo wiem, że tam życiowo zaliczył parę, nie wiem, czy mogę powiedzieć, potknięć, ale nie było kolorowo ostatnimi czasy, więc fajnie widzieć go z powrotem, jak in the limelight. Wiecie, o co chodzi. Chociaż padło wiele... Lanek to chyba za dużo kraku spalił. Wolę zadzwonić do mamy niż poznawać tamte damy. Nie imponuje mi, że chodziło. Ale że Jacuś w ogóle, Jacuś w Hotelu Mafia? Ja w szoku. Jacuś słabo wypadł. Cześć, z tej strony Nypel. Wydojrzałem i dotykałem cię. Wstaję nad ranem. Dla mnie Nypel, mimo tego, że nie kieruje, to mam nadzieję, żeby hejt go nie przygniótł. Nie no, stary, no chłop wszedł tekstem. Cześć, to ja jestem Nypel, wydojrzałem i dotknąłem ci. No nie no, powiem ci tak, jakby blesiem. Mam nadzieję, że mu się będzie powodzić, ale to jeszcze nie jest to. Warsztat musi zostać doszlifowany. Żeby to nawinął chociaż raz i po prostu poszedł dalej z tekstem. On to nawinął dwa razy. Pewnie on uznał, że jest to warte, żeby nawinąć to dwa razy. Hotel Mafia rusztą. Kurwa, jeżeli tu będzie jakiś punch rusztą dupą, to wyłączam. Ej, jeśli czegoś chcesz... Pierwsza scena! Rusztą dupę! Rusztą dupę! Bit dojebane. Muszę ruszyć dupę i wyruchać jakąś głupią sukę. Wszystko mogę. Nie no, Nypel downgrade. To jest chyba ta era, gdzie teraz będzie nawijano o ruchaniu przez następnych parę lat, a później zobaczymy. Skunhead, właśnie. Wiecie, co mi się podoba w tej edycji Hotelu Mafia? Przez to, że jest Tomb, jest większy potencjał na to, że jakoś właśnie bardziej boombapowe bity potworzą i będzie taka dla odmiany bardziej nawijka niż takie melodyjne piosenki, nie? Skunhead! Powiem wam tak, nie jestem fanem produkcji wróbla, ale tutaj nie najgorzej. Chyba, że jestem ciekawy, co oni tam odkryli, dlaczego się wszyscy na łyso zgolili. Ja mam szansę, jakbyśmy szli na kajta. Okay. Chwila, dopasuje się. O. Dawaj, Lanek, jaramy w środku świętą zieleninę, którą dostałem od przodku. Ale szczerze, na taki wyjazd bym pojechał. Pokręcić jakieś głupie piosenki po prostu gdzieś w plenerze. Słuchajcie, zbieramy fundusze na wyjazd koksowy, żeby nagrać najgorsze gówno, jakie w życiu usłyszycie. 20 zł! O kurwa! Wynająć jakąś mylinę! Bez internetu, bez prądu i na powerbankach cisnąć. My to możemy najpierw, nie wiem, kurwa, do Darłowa pojechać. Stary, gdzieś na plaży za tym wiatrochronem nagrać piosenkę. Tydzień bez dziewczyn. Jakoś damy radę, więc chłopaki w garść się weźmy. O kurwa, gdybyśmy mieli nawinąć coś takiego, to by poszło w złym kierunku. Już widzę, kurwa, pierwszy rym, który by do tego padł. Melina, mamma mia. Hotel Mafia, 3 nocy w Międzyzdrojach. Było tu miasto jeszcze wczoraj, pora się pakować. Fajny wycik, taki mega luźny. Kurwa, naprawdę lubię produkcję Shadowa. Podoba mi się mega ten riff gitarowy, to taka luźna nuta. No wiadomo, że tam dużo letniaków poleci, no bo to jest w takim, a nie innym okresie wydawane. No ale to zresztą jak każdy chyba Hotel Mafia. ZSB Mafia pomni. Pasuje do starego grunge'u mój banjur, tak jak Alicja do łańcuchów. Rytuał gambo. Podoba mi się, że nie ograniczają się do jednego stylu na tych albumach z Hotelu Mafia. Że tu jest mimo wszystko i są letniaki, i są jakieś truskulowe kawałki i są jakieś takie bardziej abstrakcyjne. Nie jest to mój ulubiony kawałek, będę szczery. Chyba pierwszy Dzień Dobry Polsko się nazywał? Chyba ten mi się najbardziej podobał póki co. Szkoda, że taki skład wykorzystali na taki beat. Zdaje mi się, bardziej nawikowo by tutaj o wiele bardziej oddało. Na tym bicie on ma mało, że jakby melodii samej w sobie. Zdaje mi się, wokalem trzeba byłoby to wyciągnąć, żeby to brzmiało jakoś lepiej. Nie podoba mi się ten otaż tak. Powiedziałbym, że tamten pomnik to jest jak pomnik Cristiano Ronaldo, nie? Taki niezbyt jakościowy. Nie oglądałem Dąż do Łysych. Czujesz jak na rynku w Krakowie. Hymn Krakowiaków, tak. Kurwa. Czy jest jakieś studio wolne, gdzie mógłbym usiąść i zrobić wreszcie dobry kawałek na tym pierwszym modelu? Ja twoją stare i starego. Tekst roku. Tam pewnie 12 rano, a ci już wszyscy kurwa udupceni siedzą na zamule. Poproszę jedną dziewczynę, żeby była centralnie nad Nyplem, jeśli... Ja. Wszystko mogę, ale nic nie muszę, wziąłbym ją za dupę, ale gra w dupę. Ja tak po prostu słyszę rusztą... Niesamowite. Dojrzały kolega, no. Dobra, to mniejsza. Odpalaj, Mati, odpalaj. 2-1, Hotel Mafia los. Nie wrócę głodny na blok.
No, BDS nie wrócił, bo głodny na blok. Zapomniałem, jak się nazywa, to jest Afrobeat? Jak się nazywa ten drum pattern? Nie wiem. Nie lubię tych bitów. Nie, ja nie będę oszukiwał, mi się to jakoś bardzo nie podoba. Myślałem, że szczerze melodia, jakby za mało melodii jest w tym bicie, tak dla mnie osobiście. Ja lubię takie melodyjne bity straszne. Plaża w Międzyzdrojach, kolejna. Ale już widzę Nypla na miniaturce, więc zapowiada się fajnie. I mo kurwa, Nypel kurwa, downgrade z hotelu. Inaczej, ja nie chcę, żeby on jakiś hejt łapał jakkolwiek po tych po opiniach, więc też jakieś linczu na niego nie robię. I staram się jakby nie komentować tego za bardzo, ale nie podoba mi się poziom Nypella. Ale kurwa, myślę, ten problem z Nyplem, że jak słuchasz jego głosu, to widzisz, że to jest dzieciak. Jakby ale wiesz, że on ma 18 już podobno? Nie on wygląda. Siada ci na dupie znowu koma. Ale spokojnie, zera mu zajemy w łeb. Rzeczywiście, dobra, ta piosenka, nie, skip, no. skip, bo to już nie ma co. Jest chujowa. Hotel Mafia mówi się trudno. No kurwa, fuka jak nawija, to buja. Ale jeszcze jedno ale, kurwa. Tomb też im downgrade, kurwa, totalny. Tomb nawikowo jest mocno, nigdy nie miał dobrego wokalu. Dlatego on na bitach bardziej ale wieś śpiewany. Ani nawikowo, kurwa, to nie siedzi, ani kurwa wokalnie. Muzyka się trochę zmieniła, o wiele bardziej górę wziął wokal, melodyjność i tak dalej. Coś, w czym Tomb nigdy nie był wybitny. No, Hotel Mafia na drugi koniec świata. Nie bój, jak karasz, nie zatrzymam się w popierdolonym biegu. Ale chcę... Nie, kurwa, jest Walczuk, myślałem, że to Yangigi przez chwilę. Ale właśnie chcę jedną rzecz dodać, że Walczuk na tym hotelu nie jest kurwa gównem. Absolutnie się nie zgodzę. Na drugi koniec świata. Nie radzi mi ta piosenka, to jest jakoś bardzo... No jest taka rozmek. Hotel Mafia pustka, ciekawie wyglądała miniaturka do tego. Soku? I to... Oło pustka. Spoko bit. No takie sobie. Nie no, lepsze na pewno niż poprzednia. A weź puść obcego, opcji jest kurwa bitem totalnym. To jest zajebane. Tu nie ma jednego słabego wersu, to jest fajne w tej piosence. Dobra Mati, można sprawdzić vlogi, co tam się stało. Spin this shit. Ja pierdolę taczkami, butelki wchodzą. White wygląda jak taki wyciągnięty kurwa z LA dosłownie. No. Dalej to mają catering kurwa. Budżet na pewno jest większy niż wiesz, niż koks kumplowy wyjazd, nie? Słuchaj, robimy burdel Mamma Mia, stary 300 na łebka, z czego dwie lecą na alkohol. Co wy na to? Może po prostu zrobimy w tej domce z maziemniak, w domku maziemniak. O, szopę wynajmiemy, no kurwa. No. Ile on za tą szopę policzy? Kurwa, 2 złote da. No i git, no i git, no i więcej na alkohol będzie, idealny. No. Kurwa. On sobie rękę coś złamał, no. Ja się nie dziwię, stary, do tej pory czuję nadgartek po ostatnim bokserze. Złamałem palce. Ale to wiesz dlaczego? Ogólnie palce są strasznie łatwe do złamania. Zawsze uderzasz kostkami, kostki nie upierdolisz. Kostkę możesz sobie obić. Nie złamiesz kurwa kostki, no chyba, że nie wiem, zapierdolisz z całej pety w beton, stary. Więc zawsze pod kątem, wiesz, na ukos jakby. Da się kostkę złamać, no jak jesteś specjalny, to tak. Mój największy wróg. Jak to śmiesznie wygląda, jak on tym macha. Co sądzę o tym hotelu? Wejście mieli słabsze niż w dwójce, ale jeszcze nie mogę pewnej opinii wydać, no bo nie wydali całego albumu, nie? Ej, ale serio, wizja zrobienia parodii takiego wyjazdu mnie jara, stary. Czysto for fun.